Dla wielu kobiet orgazm jest ważnym elementem współżycia i masturbacji. Aby go osiągnąć, potrzebne jest intymne i relaksujące środowisko, które ułatwi pobudzenie seksualne. Podczas pobudzenia seksualnego pochwa staje się wilgotna i zwiększa się przepływ krwi. Kolor pochwy staje się ciemniejszy i powiększa się łechtaczka. Wargi sromowe rozchylają się, kierując do zewnątrz. Macica i szyjka macicy zostają podciągnięte w górę i do tyłu, w kierunku miednicy. To sprawia, że pochwa się wydłuża. Bicie serca i oddech stają się szybsze, a temperatura ciała się podnosi. Występuje również pocenie się. Ponadto skóra zaczyna się rumienić i powiększają się piersi. Sutki stają się twarde. U niektórych kobiet występuje zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej łechtaczka odgrywa ważną rolę w osiąganiu orgazmu. W przeważających wypadkach orgazm można osiągnąć jedynie poprzez bezpośrednią jej stymulację. Stymulację tę można wykonywać ręką, ustami, wibratorem lub penisem. Penetracja pochwy wywołuje jej zwężenie, co powoduje dalszą stymulację ścian pochwy oraz łechtaczki. Orgazm następuje w szczytowym punkcie pobudzenia. Dolna część pochwy, ściany pochwy, macica oraz zwieracze odbytu i cewki moczowej kurczą się w sposób silny i rytmiczny. Te skurcze trwają od jednej do kilku sekund. Pierwsze skurcze są najbardziej intensywne, a następnie odstęp między nimi stopniowo się wydłuża. Ogólnie kobieta może mieć około 10 do 15 skurczów, które trwają w sumie od kilku sekund do minuty. Podczas szczytowania może wystąpić nadmierne pocenie się, gęsia skórka, a także skurcze mięśni rąk i stóp. Niektóre kobiety wydają też odgłosy rozkoszy. Po przeżyciu orgazmu przeważa uczucie rozluźnienia. Orgazm jest doświadczeniem bardzo osobistym, z partnerem czy też bez niego. Niektóre kobiety po przeżyciu orgazmu wolą być same. Inne natomiast są nadal tak pobudzone, że mogą mieć kolejny. Taka sytuacja to orgazm wielokrotny.